Szpital MSWiA w Katowicach to zawsze była wizytówka jakości leczenia. Ale niestety nie można tego było powiedzieć o budynkach, o pomieszczeniach, które służyły do tego, aby pacjentów leczyć. Szpital tutaj, oczywiście wszyscy katowiczanie to doskonale wiedzą, Ślązacy również, ale powiem to, aby również Polacy mogli się dowiedzieć, że szpital był ulokowany w koszarach Policji Konnej od II wojny światowej, praktycznie w tych samych pomieszczeniach. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów XXI wieku, do jakichkolwiek standardów nowoczesności. I to wielkie serce, wielki profesjonalizm, który kadra medyczna, lekarze, pielęgniarki, wszyscy ze służby zdrowia, którzy pracowali w tamtym szpitalu i to serce, które mieli dla pacjentów, niestety nie mogło we właściwy sposób cały ten wysiłek być wykorzystany ze względu na jakość pomieszczeń i co tutaj dużo mówić, ogromne zapóźnienie techniczne, z którym tam wszyscy się borykali. I dlatego podjęliśmy decyzję, która była zresztą tutaj wypracowana razem z posłami Prawa i Sprawiedliwości, którzy są ze mną dzisiaj tutaj na konferencji, decyzję, aby poszukać nowej lokalizacji. Były plany wybudowania nowej lokalizacji, ale to trwa, szanowni państwo, czasami 5-7 lat albo i dłużej. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. A dla katowiczan, dla mieszkańców Katowic, dla mieszkańców całego Śląska ważne jest, aby ta wizytówka leczenia pacjentów, jakim jest szpital MSWiA, mogło znaleźć nową lokalizację. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie tego budynku. Budynku, który jest posadowiony w znakomity, ulokowany w znakomity, znakomicie w tej części Katowic, która jest blisko autostrady, która będzie jest ulokowany w taki sposób, że będzie mógł służyć pacjentom z całego Śląska, nie tylko z Katowic oczywiście. Szanowni państwo, miałem okazję zobaczyć sale operacyjne. Nie znam się na tym, ale to, co opowiadali mi tutaj dyrekcja, personel, to naprawdę coś, co jest bardzo budujące. Serce rośnie, kiedy widzi się najnowocześniejsze sale operacyjne, kiedy widzę ten wielki wysiłek w jak najszybszym po prostu oddaniu do użytkowania tego nowego szpitala MSWiA w Katowicach. Jak mnie tutaj zapewniono, ten proces będzie niezwykle szybki. Może nawet na początku października, panie dyrektorze, jak słyszałem, będą już tutaj przyjmowani pacjenci. Drodzy państwo, mieszkańcy Katowic, mieszkańcy Śląska, ta decyzja, którą tutaj podjąłem, wiązała się z ogromnym wysiłkiem finansowym po stronie państwa polskiego. To właśnie z budżetu państwa można było przekazać środki na ten nowy szpital. Kiedy obejmowaliśmy stery rządów 8 lat temu, brakowało praktycznie wszystkiego w służbie zdrowia. Sądzę, że każdy to państwu potwierdzi. Brakowało kadr, brakowało sprzętu, brakowało finansowania. Zobaczcie państwo na tę zmianę, którą przeszliśmy po 8 latach. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nadal w służbie zdrowia potrzeba bardzo wielu usprawnień, dodatkowych środków. Ale popatrzcie państwo wszyscy na tę drogę. Od finansowania na poziomie około 4,5% do PKB, teraz na poziomie ponad 6% do PKB. Natychmiast zwiększyliśmy nabory na studia medyczne. To zwiększenie naborów na studia medyczne było ogromne. Dzisiaj około 50% więcej medyków, lekarzy kończy studia medyczne. Także więcej pielęgniarek kończy studia pielęgniarskie czy policjalne studia pielęgniarskie. I również sprzęt. Szanowni państwo, niech każdy zapyta w swoim szpitalu powiatowym czy wojewódzkim, jak wyglądało usprzętowienie tego szpitala 5-7 lat temu, jak to jest dzisiaj, jak nowoczesny sprzęt trafia dzisiaj do polskich szpitali. Ja słyszę coraz częściej, także i tutaj, że to jest po prostu poziom europejski, a niektórzy mówią, że nawet nie mamy się czego wstydzić,
i możemy porównywać się z najlepszymi szpitalami w Europie i na świecie. I to bardzo dobrze, bo chciałbym to wielkie pragnienie naszego rządu, żeby polscy pacjenci mogli się leczyć w jak najwyższym standardzie, żeby ten szpital, szpital MSWiA w Katowicach, który pokazał swoją wielką jakość w tak trudnych warunkach technicznych, który pokazał swoje wspaniałe zdolności organizacyjne poprzez szybkie zbudowanie szpitala tymczasowego. Tego szpitala tymczasowego, który w COVID-zie tutaj, jak powiedział przed chwilą pan wojewoda, uratował ponad 1000 istnień ludzkich. Podobnie w całej Polsce szpitale tymczasowe, te, które miały być zdaniem opozycji niepotrzebne, uratowały dziesiątki tysięcy istnień ludzkich, dziesiątki tysięcy Polaków. Także i szpital MSWiA był jednostką prowadzącą dla szpitala tymczasowego. Oby te zamierzchłe czasy, już dzisiaj tak sobie myślimy, oby ta pandemia, która jest dzisiaj przeszłością, nigdy nie wróciła. Ale ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy wtedy, w tamtym trudnym czasie, w krótkim okresie czasu zbudowali szpitale tymczasowe, tak jak tu w Katowicach i gdzie indziej w Polsce, i ratowali Polaków. A wracając do teraźniejszości i patrząc w przyszłość, szanowni państwo, w ciągu kilku tygodni ten szpital będzie przyjmował pacjentów. Będzie wizytówką Katowic, wizytówką całego Śląska, wizytówką Polski. Dziękuję wszystkim lekarzom, którzy zaskarbili sobie, zarobili, można powiedzieć, na markę jednych z najlepszych w Polsce. Jestem przekonany, że tacy właśnie są. Oddani dla pacjentów, z sercem na dłoni. Bardzo za to wszystkim medykom dziękuję. Całej służbie zdrowia, wszystkim służbom pozamedycznym pracującym w szpitalnictwie. To jest coś wielkiego, coś bardzo wartościowego, to co robicie. A my postaramy się zawsze poprzez nasze inwestycje, takie jak tutaj, pomagać. Bardzo dziękuję, panie premierze. Głos zabierze dyrektor szpitala MSWiA w Katowicach, Piotr Grazda. Szanowny panie premierze, szanowny panie wojewodo, panie prezydencie, szanowna pani europoseł, szanowni państwo parlamentarzyści. Z głębokim szacunkiem i ogromną wdzięcznością pragnę podziękować panu premierowi i rządowi Prawa i Sprawiedliwości za przekazanie budynku na nową siedzibę szpitala MSWiA w Katowicach. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w nowoczesnym budynku, na nowoczesnym sprzęcie podnosi bezwzględnie bezpieczeństwo medyczne pacjentów i mieszkańców Katowic. Dlatego jeszcze raz w imieniu pracowników, pacjentów, wszystkich osób, które są pod naszą opieką, bardzo dziękujemy. Od dzisiaj zaczynamy wyposażanie szpitala w nowoczesny sprzęt, tak aby był gotowy w jak najkrótszym czasie na przyjęcie pacjentów. Bardzo dziękuję, panie premierze.